Oh yeah. Piękna sprawa. Oraz piękny napój rokoczarny, kurde. Kiedyś piłem, wiecie, rokoczarny i teraz znowu znalazłem w sklepie, tylko tym razem 1,25 litra. To już nie są te malutkie buteleczki, a te większe. Cześć, z tej strony Kibaw, witam was na kanale Kibaw Games. Zagramy sobie w Mind Scanners. Tak, widziałem, że sobie Mandziu to zagrał. A widziałem, że sobie Mandziu to zagrał i mówię, hej, ewidentnie to wygląda dosłownie jak Papers, Please. A Papers, Please jest jedną z moich ulubionych gier indie, więc mówię, zobaczę. Nie oglądałem kompletnie odcinków, widziałem tylko miniaturki i pomyślałem, że może sobie kupię, nagramy z tego. Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć ogólnie z tego jakąś serię. Ja bym chętnie to zagrał. Dobra, zacznijmy od normalnego. Nie wiem kompletnie, o co chodzi w tej grze. Wiem tylko tyle, że chyba chodzi o pranie mózgów, tylko tyle. Pozdrowienia obywatelu, jak wiesz, twoja córka znajduje się obecnie pod opieką struktury, została poddana kwarantannie w instytucie Zygnoki, jako że wykazywała objawy wysoce zakaźnej choroby psychicznej. Szczegóły jej choroby są objęte tajemnicą, ale zapewniamy, że ciężej jest w dobrych rękach. Za normalność i umysł. Struktura, okej, okej, brzmi dziwnie. Ciekawe, czy w tej grze wcielimy się w postać. Właśnie, czekajcie, bo to brzmi trochę tak, jakby TVP zrobił. To brzmi trochę tak, jakby TVP to zrobiło, że jo, ci ludzie są źli, bo tak, nie? Więc wydaje mi się, że ta choroba za każdą może się okazać nie za każdą chorobą, a może ta nasza córka coś ważnego robiła. Wniosek o odwiedziny u córki odrzucony. By mieć dostęp do instytutu Zygnoki, musisz być skanerem myśli z trzecim stopniem obywatelstwa. Rozumiemy twoje obawy, ale nie ma powodu do niepokoju. Z powodu tych niedogodności twoje utrzymanie jest zmniejszone o 2 kapoki. Okej, są jakieś wartości, których kompletnie nie znam, ale wiemy, że musimy mieć trzeci stopień jakiś i kolejne. O. Gratulacje, przyjęto cię do programu skanerów myśli. Załączamy zestaw sprzętu niezbędnego do pracy, zawiera on radiofon, przez który będziesz otrzymywać dalsze instrukcje. Konstruktor, dziękuję ci za twoje usługi. Nie przeczytałem końcówki, chciałem podnieść kartkę, ale już zniknęło. Okej, o co chodzi? To wygląda ewidentnie jak pozdrowienia skanerze myśli. Twoim zadaniem jest diagnozować i leczyć anormalnych obywateli i struktury. To wygląda dosłownie jak Papers, Please, nie? Mamy tutaj te miejsce, gdzie kładziemy sobie te dowody i skanujemy. Okej. Okay. Co my tu mamy? Dzień pierwszy. To chyba jest symbol snu. Nie snu, tylko słońca. Że dzień chyba jest, nie wiem. Dobra, chyba wystarczy. Za każdą zakończoną terapię otrzymasz kwotę 15 kapoków. Kapoki są pieniądze, dobra. To na koniec dnia nie jest w stanie zapłacić utrzymania, jest wydalany za strukturę i zasłany. Okej, czyli to sobie mamy ten sam system jak to wygląda z Papers, Please, że musimy zbierać po prostu pieniądze, by mniej więcej tam utrzymać się, tak? Bo jak widzimy, że to na koniec dnia nie jest w stanie zapłacić utrzymania, jest wydalany ze struktury i zsyłany do strefy zewnętrznej, więc okej. To jest mapa, tak? Bardzo niewyraźna moim zdaniem. I kurwa, co to jest? Ta mapa struktury pokazuje obywateli, którzy wykazują oznaki dziwnego zachowania. Spójrz, jeden z obywateli wymaga twojej uwagi i złożysz mu wizytę. Jo, siema. Okej, czemu to się zmienia? Okej. Rutger jest prawdziwym miłośnikiem natury. Zna każde drzewo w strukturze i jest głównym konserwatorem parku. Trójkątnego. Ostatnimi czasy stał się coraz bardziej połączony z naturą. Uważa, że jest dębem. Okej. Szanuję twoją opinię. Szanuję twoją opinię. Nie chcę mieć znowu problemy z dziurkami. Nie chcę mieć problemów z dziurkami z Twittera. Więc nie będę po prostu krytykował tego, że on jest dębem. Może być kim chce. Co mam teraz wcisnąć? To jest pytanie. Pasek osobowości. Słuchajcie, nie wiem co mam zrobić. A, dobra, sorry.
ta czcionka tutaj jest tak praktycznie niewidoczna dla mnie. Nie widziałem, udaj się do pacjenta. Przepraszam, myślałem, że możemy tego zwać. Teraz musimy się z nim. O. Dogadać. Szu, szu. Okej! Okej, to jest nasza odpowiedź, okej. Ten obywatel został już zeskanowany. Ilość i typy jego niepoczytalności są wyświetlone tutaj. Gdzie? Zacznij terapię i usuń niepoczytalność przed upływem czasu. Nie wiem gdzie. Terapia. Okej, o co chodzi? Symptomy. Yo, what the fuck is going... A, to jest czas, okej. Nie wiem o co chodzi, kompletnie. Okej, to jest pierwszy problem. Co jeszcze? A, dobra, musimy znaleźć odpowiednie... Tak, to musimy teraz zniszczyć. Dobra, to ma sens. I teraz jeszcze, bo tutaj się pojawiają te takie ikonki i musimy ustawić tą odpowiednią. Popatrz, innych nie ma, nie? Te odpowiednie trzeba ustawić, przytrzymać guzik. On zaraz jest niszczony. Dobra, tu póki co było proste. Terapia ukończona. Ciekawe, nie? W sensie ogólnie ciekawa wizja na świat, gdzie na przykład rząd posiada taką technologię. Jak wy macie jakieś poglądy na przykład, macie jakieś poglądy, które są bardzo sprzecznymi z tymi, co głosi rząd, to rząd jest w stanie przyjść do swojego domu, wykasować tam z twojego umysłu niektóre bardzo kontrowersyjne treści i możesz żyć sobie szczęśliwie jako taka pacynka, że tak to powiem. Straszne jest to, straszna wizja. Ale ciekawe, czy tak faktycznie można, będzie można kiedyś zrobić. Jeżeli tak będzie można zrobić, to... Nie życzę szczęścia. Życzę szczęścia raczej. Ja nie jestem dębem. Nie, to trochę głupie, prawda? Oj bardzo, dobrze się z tobą zgadzasz, chciałem stać... Nie chciałem iść z tobą szranki, okej? Naprawdę cieszę się, że ze mną zgadzasz. Wydaje się, że spędzałem zbyt dużo czasu z roślinami, oj... Lepiej pójdę odwiedzić przyjaciół. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Okej, widać, że on jest happy, nie? Z jednej strony. W sensie, z jednej strony jest happy, dziękuję nam, ale z drugiej strony, hej, jakby bycie dębem chyba mu się podobało, nie? W sensie, to też było coś, co mu się podobało, tylko musieliśmy to resztę wykasować. Czy to jest na pewno okej, co robimy? Pytanie. Uj, ja pierdzie, prawie wylałem napój, widzowie. O, się wystraszyłem, mam za to refleks, kurde... Zielonego ninja, dosłownie. Dobra robota, skanerze myśli. Żaden z obywateli nie potrzebuje twojej uwagi. Odpocznij teraz i kontynuuj jutro. To nie było zbyt ciężkie. Koniec dnia. Jesteśmy minus 7 kapok? A dobra, utrzymanie. Okej, myślę, nie wiem czemu przeczytałem, otrzymujesz minus 7 kapok. A mam 18. Teraz. Twoja córka jest uwięziona w pokoju. Usiłujesz otworzyć zamek, ale klucz się łamie. Córka krzyczy. Bardzo, nie wiem czemu, ale bardzo niewyraźna czcionka dla mnie jest. A szczególnie w tej scenie, w tej sekwencji. Trzech obywateli wymaga twojej uwagi. Wybierz obywatele i przeprowadź skan umysłu, by określić jego niepoczytalność. Pamiętaj, bierzesz pełną odpowiedzialność za swoją diagnozę. No to myślam się, tak samo jak lekarz bierze pełną odpowiedzialność za to, Czy jest w stanie wyleczyć pacjenta? Tak samo chirurg. Okej, kto jest brzydki? Ten jest brzydki. Nie chcemy go. Ja bym mu kasował całą pamięć, najlepiej by było. Podróży 55 kapok? Nie, 55 czasu. A, mamy czas! Istotne jest to, by się zmieścić w czasie. Dobra, to ma sens teraz. I dlatego leczenie jest bardzo istotne, by to być jak najszybciej, by się wyrobić w czasie. To ma sens. No. Jakiś czarujący wygląd. Nie chciałbym powiedzieć to samo w twoim przypadku. Pewności siebie to ci nie brakuje, prawda, skarbie? Raczej nie i nie mów tak do mnie, kurwa. To jest Louis Ewzinski. Teraz będziemy przepowiadać moją przyszłość. O kurde, co? Ona jest wróżką? Czy on jest wróżką? Dobra, ogarnijmy to. Kozokształtne bestie w skórzastych zbrojach. Bezwzględni żołnierze z Puldarów. Chyba nas ominęli. I dobrze, co tam mówisz? Okej, to mówię. Skan umysłu.
Zeskanujmy najpierw, co się dzieje tam. Dobrze, skaner, powiem ci, co widzę na ekranie. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakiś sens. Zaczynajmy. Ach, to barbarzyńska kobieta. Ta barbarzyńska, co mieszka po drugiej stronie ulicy, strzela we mnie lotowymi strzałami. Kilka X. Kilka X właśnionych klanów żyje w strefie zewnętrznej. Wiesz, co za widok. A, pacyfista. A musimy określić? No nie wiem, czy to pacyfista, strzela we mnie dwoma strzałami. Na jego podstawie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest pacyfista. Paranoidalne złudzenia. Możliwe, że to może być paranoidalne złudzenia, ze względu na to, że mówimy tutaj o strefie zewnętrznej. Zgaduję, że to jest taka strefa, do której ludzie się zbytnio nie chcą dostać. Bo może tam... Życie jest ciężkie, niewykonalne, nie wiem. Tak sobie to wyobrażam, że jest jakby... Jest miasto... I tylko w tym mieście jest życie, a kto wypadnie poza miasto, czyli do strefy zewnętrznej, to nie żyje, czy coś. Tak to sobie to wyobrażam. Cywilizowany. Kurwa. No nie wiem, w sensie, nie nazwałbym kogoś, kto mówi o barbarzyńskiej kobiecie, która mieszka w niego, która strzela w niego nowymi strzałami, jako ktoś cywilizowany, okej? Okay? Bardziej powiedziałbym, że nie mam piątaka na piwo, czy coś w tym stylu. Paranoidalne złudzenia zróbmy. Ou, mej, trafiłem! Moje wyróżnienia od ściany do ściany, naturalnie. To moja nagroda. Okej, okay, gadasz o jakichś nagrodach, nie? Nagród złotej litery, ale mamy ich tak wiele. Może być to kolekcjoner. Pragnie uznania. Możliwe, bo zaczął gadać o jego wyróżnieniach, chociaż mogłaby to być odpowiedź na moje pytanie. Więc może nie wyskoczę z tym, jak tak całkowicie z dupy, a to jest odpowiedź na moje pytanie. Profesjonalista. To moja nagroda. To moja wstęga klubu. Możliwe, że albo pragnie uznania, albo kolekcjoner. Nie nazywam go kolekcjonerem, bo to czas gada o nagrodach. Są wymienione same nagrody. Kolekcjoner zwyczaj kolekcjonuje jakieś komiksy, wiecie, jakieś takie rzeczy, które dla innych przeciętnych ludzi nie byłyby istotne, więc sądziłbym, że to bardziej jest pragnienie uznania. Chyba trafiłem. Sądzę, że jakby nie trafił, to by było czerwone, czy coś. Mury struktury widziane od zewnątrz, wysokie i wspaniałe. Dzięki nim mogę spać spokojnie, ale przysięgam, że widziałem dziurę w murze kilka tygodni temu. Naprawili ją, ale dwa roki się przymknęły. Okej, okay. Czyli to, co mówiłem, że prawdopodobnie poza miastem są jakieś potwory, jakieś stworzenia, albo może jakaś grupa społeczna, która jest... I te iroki pewnie są na czymś negatywnym, bo... Mówi, że ja przysięgam, ale dwa iroki się przymknęły. Doświadczenia bycia poza ciałem. Złudzenie poczucia zagrożenia. Cierpi na bezsenność. Bezsenność raczej nie. Chociaż... Mogę spać spokojnie, to nie, wątpię. Doświadczenia bycia poza ciałem. Pewnie źle. O, trafiłem. Okej. Okay. I did it. Fitie zajęła większą część płata czołowego zygierskiego wspierając rzeczywistość. Cierpi na niebezpieczne i antyspołeczne przekonanie, że jego historie są prawdziwe. Nie widzę napisów. Niepoczytalny? Poczytalny. No niepoczytalny, w sensie... Wiecie, ktoś jak opowiada takie historie, chyba jest niepoczytalny. Okej, dwa typy ma. Typ osobowości, marzyciel. Czy bycie marzycielem jest czymś złym? Tak, zbyt często siedzisz w tych swoich marzeniach i nie robisz nic, nie działasz, by dążyć do marzeń, a tylko siedzisz w tym, to trochę jest to faktycznie nieodpowiednie. Okej, jest autorem bestsellerowej serii książek opowieści ze strefy zewnętrznej. Więc może coś istotnego jest tym gościem, w sensie... Ciekawi mnie, czym jest ta strefa zewnętrzna. Faktycznie, jeżeli chodzi o fabułę, w sensie póki co ta gra mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o sam koncept i fabuła, póki co, mimo że nie wiem zbytnio dużo, to mi się to bardzo podoba i sądzę, że chciałbym z tego więcej nagrać. Fikcja zajęła większą część płatu czołowego z Zikińskiego. Wypierając rzeczywistość, o to czytaliśmy już, okej. Okay. No to co, terapia, nie?
Podstawowe urządzenia do dyspozycji: skanera myśli. Maszyna ta bada umysł pacjenta, wyświetlając jemu lub jej obraz nasilający wspomnienia. By postawić prawidłową diagnozę, skaner myśli dopasowuje. No to robiliśmy już, tak? A, to są instrukcje. Dobra. A... mogę wyjść? A, dobra, okej, przepraszam, jestem głupi. To była instrukcja, dobra. Czy mamy tu cały czas dostęp do instrukcji? Nie mamy już, nieważne, nie było pytania. Może powinienem to przeczytać. Może coś nowego wyskoczy. Dobra, liczymy na to, że... pasek stresu. Inicjowanie paska osobowości. Nie wiem, czy to jest pełne, czy to jest puste. Sądzę, że to jest pełne, bo puste pewnie byłoby takie czarne, nie? Więc pewnie to jest full pełne. Gotowy do terapii, dobra. Zbyt wiele rozsądku może być szaleństwem, a najbardziej szalonym jest widzieć życie, jakim jest, a nie jakim powinno być. No, to prawda. W sensie, fajnie było... to jest kwestia już tego, czy chcemy wyjść z Matrixa, czy nie. Bo z jednej strony jakby fajnie jest być świadomym tego, świadomym człowiekiem i wiedzieć mniej więcej, jakie akcje zachodzą na świecie, ale z drugiej strony, kurde, czy chcesz wyjść z Matrixa, gdzie jest w miarę bezpiecznie i ta rzeczywistość jest przystępna dla wszystkich, wyjść do świata, gdzie nie ma życia, w sensie non-stop trwająca wojna z robotami, zniszczony ekosystem i tak dalej, więc czy na pewno jest warto wziąć tą niebieską pigułkę? To jest dobre pytanie. Twój psychotron wydaje się niestabilny. Unikaj czerwonych pól, inaczej terapia zestresuje twojego pacjenta. Unikaj czerwonych pól. Okej, ze względu na to, że mamy niestabilny psychotron, czyli to pewnie urządzenie, którego będziemy używać, unikaj czerwonych pól. Jeśli chcesz zaprojektować to urządzenie, użyj lewego panelu, by dostać się do menadżera sprzętu. Wybierz urządzenie, które odpowiada typowi. Okej, on ma... to. I can't! A, buduj! To kosztuje 65 czasu? Słuchajcie, mamy trzech pacjentów. A bardzo mało czasu. I dwie kapoki na nas pierdoli jeszcze. Ta jest mniej kosztowna, czy ta jest więcej kosztowna jako kapoki, a 55, kurde. No weźmy to, kupię. Spis treści, porządkuj umysły. Aha, czyli pewnie policz te symbole. A będziemy musieli liczyć symbole i określić, tak? Dobra, zobacz, nie wiem, co skumamy pewnie w praktyce. Tylko żeby nie rozpierdolić niczego. Dobra, okej. Tego jest więcej. Kurwa. Nice. Cześć, jak się... A dobra, terapia. Let's go, przepraszam, się pomyliłem trochę. Co jest u licha? Kurwa, czas mi schodzi! Co mam zrobić? Wow. Czy ja coś spierdoliłem? To powinno być tutaj, prawda? Ja pierdolę, jaki jestem głupi! Dobra, zacznijmy od tego po prostu, kurwa. A... pierdolę. Jest git. Szybciej, dawaj ciśnij. O kurwa! Co do chuja? Dobra, chuj. Zmieniamy. Te symbole mam policzyć. Raz, dwa, trzy. Co się stało?
raz, dwa, dwa, dwa będzie. I can't. Dwa? Kurwa, sorry. Zjebałem, widzę, przepraszam. Przemieniasz się. Odlecić co? Okej. Louis wyjmuje z kieszeni wisiorek. Trzęsie się, tylko zakłada. Wisiorze zbyt... udzielony. Udzie mi pomocy. Irawandur. Okej, czym jest Irawandur? Irawandur. Pewnie jakieś zaklęcie czy coś. Nie wiem, nie jestem z tej grupy społecznej, która rozumie, o co chodzi. Louis upada i jest nieprzytomny, ale oddycha. To dobrze, możemy iść. Cóż za scena, nic mu nie będzie. Yo! Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo ja beznadziejnie. W tej sytuacji kompletnie nie wiedziałem, co mam zrobić. W sensie zostałem trochę wrzucony w tą grę tak całkowicie i... sądzę, że przy drugiej, trzeciej próbie będziemy widzieć bardziej, o co chodzi. No okej. Okay. Oto kara za niewywiązanie się z obowiązków. Jeszcze nam podpiętali 3 kapoki! No nie, no kurwa! A na koniec dnia będziemy musieli zapłacić 7. Dobra, lecimy. W sumie co lecimy, jak mam 26 czasu, kurwa, sama podróż kosztuje 50. Nawet mi nie stać na nic. Tak, no, skończymy dzień. Koniec dnia drugiego, utrzymanie, minus 7 kapok, śpi. Ale beznadziejnie poszło, widzowie. Nie no, trzeba się teraz postarać, słuchajcie, mam 5 kapok. Twoja córka musi zostać w instytucie celu dalszych badań. Jeśli pozwoli się jej wrócić do domu, może stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Ma się dobrze, nie ma powodu do zmartwień. Jest interesującym przypadkiem, cała rodzina może być z niej dumna. Mała dziecko, dobrze. Weźmy go, czuję, że będzie z nim ciekawie. Pojawił się znikąd kilka dni temu. Twierdzi, że jest robotem, ale nawet najbardziej nie... Podróżujemy? Czekaj, zobaczmy, najtańszy. Nie, lecimy do nich, bo ten ma 10 czasu dodatkowego. Idźmy do nich. Takie w miarę normalnej osoby pójdziemy, ok? Żeby to nie było zbyt ciężkie. Ach. Czego chcesz? Och, ho, skaner myśli? Jesteś tu, by mi pomóc? Pilnować wszystkiego? Nie wydaje mi się, bym miał dużo czasu. Miał? Co masz na myśli? To się może zdarzyć w każdej chwili. Kurwa, chciałem jakąś normalną scenę mieć, a nie jakieś budowanie fabuły. Kurczę, chcę zarobić na życie. Proszę, mam 5 kapok. W następnym dniu jestem po prostu skończony już, okej? Okay? To się może zdarzyć w każdej chwili. Uważaj na cokolwiek groźnego. Watrak. Ciężkie przedmioty spadające z nieba. Nie wiem, cokolwiek. Myślisz, że umrzesz? I guess. Och, jestem tego pewien. Jestem absolutnie przekonany, że umrę w wieku 27 lat. Nie wiem, jak to wiem. Czas chyba był taki ruch, nie? Gwiazd, którzy umierali w takim wieku. Czy to jest nawiązanie? Czy coś się pomyliło? Był jakiś ruch, tam 20 coś, z tego co pamiętam, że był 21, 26 czy 27. Ale był taki ruch gwiazd, którzy umierali wszyscy w wieku 27 lat i to było dosyć niepokojące. Jak to wiem, ani jak to się stanie, ale jestem tego pewny. Okej. Czy zaatakują mnie uciekając polipendy? Może wpadnę w klimatyzator? Natychmiastowe spalenie w wyniku wcześniejszego przypadkowanego zyk pyłu? Pozostaje mi jedynie czekać, musisz mi pomóc. Okej. No skan umysł najpierw trzeba odjebać, nie? Okładka naszego pierwszego hitowego singla. Wymazać czas, byliśmy dzieciakami. Wyprzedziliśmy swój czas, wydawało mi się, że jestem niepokonany, że będę żyć wiecznie, ale mogę nie dożyć przyszłego roku. Stał się świadomy śmierci. Niszczy zegary, wiesz, że jest nieśmiertelny. No nie. Myślał, że jest... Wydawało mu się, że jest niepokonany, że będę żyć wiecznie, ale mogę nie dożyć przyszłego roku. Niszczy zegary. Tutaj nie ma w ogóle nic, więc stał się świadomy śmierci. To jest zbyt proste, okej? Okay? To było proste.
Tu pod moim łóżkiem to jakiś rodzaj pentagramu, może jakaś antyczna klątwa. Po jego przekątnej są rozrzucone kości kurczaka. Może jakiś obłąkany fanatyk. Fanatycznie zabija kurczaki. Alright. Paranoik, I guess. Sekciarz? Nie sekciarz, bo on się boi. On się boi pentagramu, widać. Więc to nie jest sekciarz. Paranoik, I guess, fanatycznie zabija kurczaki. Dobra, trafiłem. Spójrz na ten dźwig. Niesie ciężki ładunek z cementu, ale patrz na tę linę. Na tę linę. Cała przestępiła. Może opuścić w każdej chwili. Budowlaniec destrukcyjny myśli o katastrofie. Myśli o katastrofie. Ewidentnie. Szuka negatywów w każdej sytuacji. Dobra, przynajmniej szybko zrobiliśmy to. Wykazuje ekstremalne tendencje paranoidalne i wierzy, że umrze w wieku 27 lat. To czyni go niezdolnym do występów, a niepoczytalny, no kurwa, mówimy tu o paranoiku, nie? Nie wiem, co o tym myśleć. To znaczy, wiem, że znasz się na rzeczy, ale... Co jeśli twoje maszyny to właśnie to, co mnie dopadnie? A przekonamy się. Zaczynamy, okej, okay, zacznijmy sobie... Mamy to. To będzie w miarę proste chyba, co? Kurwa, nie widziałem! Słuchajcie, 3? Trafiłem! Ja pierdolę, na czuja poleciało! Takie. Raz, 2... 2. Kurwa, sorry! Jak miałem policzyć? Nie, chuj, zmieniamy, sorry, nie ma opcji. A to było zbyt niebezpieczne. Teraz tak, to, jeszcze raz, dobra, okej. Nie przejdę chyba, co? Nie przejdę, kurwa. A dobra, mogę zmieniać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa, jak nie 5? O kat! Czy ja jestem głupi? Dobra, taki, raz, dwa, trzy, trzy widzę. Dobrze widzę? 3. Uwaga. Jest, dobra, trafiony. Przepraszam, ojej, przepraszam, bardzo przepraszam. Terapia ukończona. 15 kapów, dobra, jesteśmy uratowani, widzowie, ja pierdzielę. That was... O cholera, wygląda na to, że to zmyśliłem, albo coś, nikt przecież nie może znać przyszłości. W każdym razie muszę jak najszybciej dostać się do studia. Niesamowity kawałek gra mi w głowie, do zobaczenia i dzięki wielkie, więc z jednej strony chyba pomagamy ludziom. Czy to jest takie złe, co robimy? Że pozbywamy się negatywnych skojarzeń. Dokończmy ten dzień i zakończymy odcinek, ok? Mamy bardzo mało czasu. Zakończymy ten dzień. Okej, okay, to już jest koniec. Tak, zakończymy ten dzień. Tak. Okej, okay. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy. Wiemy, że struktura przytrzymuje twoją córkę. Możemy ci pomóc i wierzymy, że ty możesz pomóc nam. Pamiętaj, by dobrze opiekować się przypisanymi pacjentami. Nie niż ludzi, niż strukturę. Nie niż ludzi, niż strukturę? Okej. Okay. Jutrzenkę. Koniec dnia trzeciego. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli więcej tego typu filmów, to dajcie znać, bo mi się bardzo dobrze gra. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!